Cześć, witam Was bardzo serdecznie dzisiaj na Allianz Arena. Rozgrywamy mecz Bayern Monachium kontra GKS Katowice, półfinał Ligi Europy. Pierwszy mecz wyjazdowy z Bayernem rozpoczynamy właśnie teraz. Zobaczymy, kto wygra, kto przegra, komu uda się strzelić bramkę przeciwko tej niesamowitej ekipie, jaką jest Bayern. Zobaczymy, wszystko przed nami. Oglądajcie, zapraszam. Jedziemy. Pierwsza sytuacja strzelecka, już przejęcie, fantastyczne. Kolejna kontra już w 7 minucie. Bayern ma drugą okazję. André Gomes rozpoczyna tą akcję. Podanie do Stroikensa. Franco. Kamil Pestka, tak jest. Ajajaj, kolejna kontra w 10 minucie. Już trzy akcje ofensywne Bayernu Monachium. A tak naprawdę to dopiero początek tego meczu. Pięknie, ale na razie radzą sobie świetnie. To jaki powrót w każdym momencie definiuje GKS, to jest coś niesamowitego. No i rzut rożny. No a na pewno stałe fragmenty gry będą ciężkie. Ciężkie do przeżycia. Udało się De Ligtowi dojść do sytuacji strzeleckiej, natomiast nie było ona groźna. Pierwsza sytuacja dla GKS-u Katowice. Janek Wygański. Pograli sobie napastnicy. Kacper Skóra. Do Kowalczyka. Kowalczyk do Oxlade'a. Oxlade 1-0! Alex Oxlade Chamberlain, kapitan naszej drużyny. Piękna bramka z pierwszej. Po podaniu Sebastiana Kowalczyka. Nie byłem pewny co do tego uderzenia, ale Aleks był. I to się liczy. 1-0 dla GKS-u. Ależ ich słychać. Słychać ich na tym stadionie, na Allianz Arena. Leroy Sané. Do Stromenkersa. Ojojojojoj. Troszkę się rozbiła ta obrona. Tymoteusz Puchacz. Tymek. O, uciekł mu zawodnik. Ale Tymek ma to. Ma piłeczkę Tymek. 27 minuta. Już która to akcja z rzędu Bayernu Monachium. Ale póki co w defensywie nie do zatrzymania są zawodnicy GKS-u Katowice. Tymuś! Kolejny raz Tymek Puchacz tutaj. No i oczywiście musiało się to wydarzyć, czyli rzut karny dla Bayernu Monachium. Jest obrona! Kasper Bieszczad broni jeszcze dobitkę. Mamy to. Cóż to za akcja? Udało się wybronić rzut karny Kacprowi. Niesamowita sytuacja. I Tymek Puchacz odbiera piłkę Stroikensowi. Ależ walka. I mamy kontrę. Druga akcja GKS-u na przestrzeni całego meczu. Bartosz Śliwt rozpoczyna kontrę. Podanie do Skóry. Skóra przetrzymuje piłeczkę. Odgrywa ją do Kowalczyka. Ten. Eisenharta wypuszcza. Eisenhart. Jest w dobrej sytuacji. Czy uda mu się strzelić bramkę? Niestety, bramkarz broni ten strzał. Szkoda. Naprawdę szkoda. Bo mogło się zakończyć tutaj to już dwubramkową przewagą GKS-u w tym meczu. Ismael Franco. Ajajaj, ominął tutaj Ślisza. Udało mu się, ale Ślisz się nie poddaje. Pięknie, Kamil Pestka. Nie do przejścia jest dzisiaj obrona. Nie do przejścia. Mam już 61 minutę. Dalej. Na tablicy widnieje 0 przy ekipie z Monachium. Kolejny rajd indywidualny. Tym razem wystawiony na próbę jest Filip Koperski. Filip Koperski kontra Peltier. Wybił go z rytmu i Kacper Bieszczad był w stanie odebrać tą piłkę. Zmiana. Tutaj nie dał rady sobie już w pewnym momencie Tymek Puchacz. Zajechali go. Pięknie, ależ on go wyczuł. Jak on go przytrzymał. Jak ten młody chłopak, ten lewy obrońca przytrzymał Peltieriego. Nie dał mu się rozkręcić. Zasekurował zarówno podanie do boku, jak i rozegranie samodzielne tej akcji.
Rzut rożny, kolejny nieudany, kolejna akcja Bayernu Monachium. Ależ oni napierają, 83. minuta. Dalej 1-0 dla GKS-u Katowice. Filip Koperski. Odbiera tą piłkę. Kontra. Adrian Kowalczyk z piłeczką. Podanie do Kacpra Skóry. Kacper Skóra. Do Kowalczyka. Kowalczyk! 2-0! 2-0! 2-0! 86. minuta. Sebastian Kowalczyk. Jak on się znalazł w tym polu karnym? Miał jeszcze czas na to, żeby przyjąć tą piłkę. Kacper Bieszczad. Fantastyczny występ tego chłopaka. Ileż on obron zaliczył. I kończy się mecz. Allianz Arena ucichła. Jedyne co słychać to kibiców GKS-u Katowice. Dwie bramki naszych pomocników. W tym meczu Eisenhardt, Skóra, jak i Kowalczyk, który wszedł w drugiej połowie spotkania, pełnili rolę dikojów, wabików. A główną rolę w tym meczu grali pomocnicy. Jak mi jest szkoda tego, że Alex odchodzi na emeryturę po tym meczu, bo to, co on wyprawiał w tych spotkaniach, to jest coś nie do powtórzenia. To jest coś, czego będzie brakować. Brakować będzie tej ekipie i to bardzo długo. Przechodzimy do meczu z Pogonią Szczecin. Remis, a mnie to już nie interesuje. Już i tak nic nie zrobimy w tej ekstraklasie. Niestety, musimy się skupić na pucharach. Jestem zawiedziony trochę, no ale nic z tym nie zrobimy. Żaden z zawodników GKS-u Katowice w tym sezonie nie odejdzie. Nie ma takiej możliwości. Głęboki oddech, ponieważ gramy drugi mecz z Bayernem Monachium. Nie możemy się dekoncentrować. Są o wiele lepsi od nas. O wiele. Jeśli chodzi o indywidualnych zawodników, tutaj nawet nie ma o czym rozmawiać. Ale jako drużyna jesteśmy niepokonani. Przejdźmy zatem do spotkania. Oj, chyba zintowałem. Na bramce mamy Kaczmarczyka, a nie Bieszczada. Boże, co tu się wydarzyło? Jaki to jest int? Nie dość, że będzie ciężko, to jeszcze mamy tak niedoświadczonego zawodnika na bramce. Ależ tutaj błąd ze strony Suchego. Błąd? A może nie? A może to celowe zagranie? Może Kaczmarek ma jakieś umiejętności, o których my nie mamy pojęcia? Fantastycznie na razie bronią. 14. minuta, kolejna akcja. Bayernu Monachium. To był chyba spalony, co? Czy nie? Och, najbardziej nie lubię takich przebitek. Kaczmarek wybronił tą sytuację. Boże, jak pięknie. Bramkarz GKS-u, ten trzeci w zasadzie, jednak daje radę na razie. Na razie daje radę. Kowalczyk, zobaczymy co tu się wydarzy. Przebicie, udało się, ale tutaj Kamil Pestka jest obecny. Jest obecny na boisku i broni tą sytuację. Tymczasem mamy stały fragment gry dla GKS-u Katowice. Oxlade-Chamberlain na Eisenharta. Eisenhardt nie zdobywa tej piłki, ale strzał! Ależ blisko, ależ niewiele brakowało i byłaby bramka dla GKS-u Katowice.
82 minuta, 82 już minuta. Jak to pięknie wygląda. Aż ciężko w to uwierzyć. Oj, 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 rzut karny w 86 minucie. Kowalczyk kontra Pelletier. Kowalczyk, Kowalczyk wybronił rzut karny. Wybronił to. On to wybronił. I Puchacz również. Puchacz również to wybronił. 89 minuta. Drugi rzut karny, drugi rzut karny. Znowu Kowalczyk kontra Pelletier. Ajajaj, był tak blisko, był tak blisko. Wyczuł zawodnika Bayernu Monachium. Niestety troszeczkę źle się ustawił. Ale dalej. Ostatnia szansa w tym meczu. GKS Katowice. Jeszcze ma szansę upewnić się, że zwyciężą w tym meczu. Bartosz Ślisz. Podanie do Eisenharta. Gol, gol, gol. Simon Pawłowski, zmiennik. 3-1 w dwóch meczu. Jesteśmy w finale Ligi Europy. Co tu się dzieje na trybunach? Co to są za emocje? Nie do opisania słowami. Ci zawodnicy są w euforii. Remis, remis na stadionie w Katowicach, ale to mecz na Allianz Arena, który został zwyciężony przez ekipę z Górnego Śląska, rozwiązał to spotkanie. Wybroniony karny przez tego trzeciego bramkarza. Jednak trener miał nosa i niewiele brakło. I wybroniłby także tego drugiego karnego. Piąte miejsce dopiero. Nawet nie będziemy w ogóle w jakikolwiek sposób konkurować tutaj z pozostałymi drużynami. Gramy mecz z Widzewem Łódź. Ja tego meczu nie będę rozgrywał, bo to nie ma najmniejszego sensu. Zasymuluję go, oczywiście. Tak już nic się nie zmieni niestety w tej tabeli. Remisujemy. Zobaczmy finalnie, na którym miejscu się znaleźliśmy. Drużyna rozgrywek, zobaczmy. Czy jest tutaj w ogóle ktokolwiek z GKS-u Katowice? Nie ma nikogo z GKS-u Katowice. Niesamowite. Trochę zabawne, ale cóż no. Jestem w 100% w stanie to zrozumieć. Bo ci zawodnicy jednak no, nie dowieźli w tym sezonie. Och, jak mi szkoda, że ten Oxlade-Chamberlain odchodzi. To jest po prostu niesamowite. Jak mi tego szkoda, że on kończy karierę po tym sezonie. Och, zostało nam dwa mecze. Mecz z Lechem Poznań i mecz z Atletico Madryt. Atletico Madryt. Coś niesamowitego. Ustawmy my najlepszą możliwą jedenastkę, jaką chciałbym wyjść w obu meczach. I oczywiście też rezerwowych. Tutaj Pawłowski fantastycznie widać, że się rozwija. Trzeba go na pewno wyróżnić. Cała ekipa, cała tutaj ekipa tych wszystkich zawodników, których właśnie mam na ławce. To jest coś pięknego. Taką tu ekipę się udało złożyć na przestrzeni tych kilku lat.
Piękna sprawa, naprawdę piękna sprawa. Zobaczmy jeszcze, jak to wygląda, jeśli chodzi o statystyki. 36 bramek, 15. Troszkę się zatrzymał, ale dalej. 36 bramek. To jest niesamowity wynik. Alex to w ogóle już jest poza moimi jakimikolwiek przemyśleniami. Ten gościu to po prostu rozwalił system. Bukayo Saka i Eisenhardt. W tym momencie najlepsi strzelcy. Wystarczy, że strzeli jedną bramkę. Je Gravenberg, a nie El Nesyri. Nie strzelam jakoś więcej. I będzie królem strzelców. Proszę, co za ciekawostka. A jak wygląda to, jeśli chodzi o asysty? Nie ma nikogo. Czyste konta. Bieszczad, dość wysoko. Hiszpański z czerwoną tutaj. PKO. Kacper Bieszczad, najwięcej czystych kont. Mimo tego, że zagrał tylko 17 meczy. To też widać, że ta ekipa taka podstawowa jednak troszkę odstaje. No cóż, przejdźmy do konferencji przedmeczowej. Thanks guys, we're gonna get started with the questions now. You ready? Nie możemy ich lekceważyć, oczywiście, że nie. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że możemy zachować tą formę. That's all the time we have for today. Okej. Ale ten mecz rozegramy. Rozegramy w pełni w następnym odcinku. Dziękuję Wam bardzo. Trzymajcie się. Cześć.